Pytania od Marka Szafrańskiego z Polskiej Agencji Prasowej. Prośba o ocenę przygotowań w trakcie przerwy ligowej. Jak trener je ocenia? Co się udało w tym czasie zrobić? Przede wszystkim udało się lepiej poznać zawodników, praktycznie pod każdym względem. Potencjał motoryczny, troszeczkę rozmów o meczach, które się odbyły i to chyba tyle, najważniejszy aspekt tej przerwy. Jak trzeba zagrać z Piastem Gliwice, by lider wyjechał z Bielska-Białej bez punktów? Przede wszystkim skutecznie, bo kluczem będzie tutaj wykorzystanie swoich sytuacji bramkowych. A Piast jest moim zdaniem najlepiej grającym zespołem w Polsce w tej chwili i w pewnym sensie wyznacznikiem. Jak po sporych zmianach kadrowych można zbudować zespół, motorycznie, taktycznie grają bardzo nowoczesną piłkę, bardzo agresywną i naprawdę przyjemnie się ich ogląda. Uważam, że ich pozycja w tabeli zupełnie nie jest przypadkowa. Na co trener zwróci szczególną uwagę zawodników w kontekście Piasta Gliwice? Przede wszystkim na organizację gry obronnej po stracie piłki, bo Piast jest zespołem, który szybko buduje ataki, szybko gra do przodu i jest bardzo agresywny w grze ofensywnej. To jest zespół bardzo pazerny na stwarzanie sytuacji bramkowych i bardzo pazerny na zdobywanie bramek. Na pewno stały fragment będzie elementem, na który musimy zwrócić baczną uwagę. Pytania od Krzysztofa Biłki, Sportowe Beskidy. Zawodnicy przeszli szereg badań i testów. Jak na podstawie wyników ocenia Pan ich aktualną dyspozycję? Są w odpowiedni sposób przygotowani do sezonu? Poziom przygotowań jest bardzo zróżnicowany. Mamy przede wszystkim na to, na co zwracam uwagę od początku. Mamy spory problem z urazami i piłkarze po tych urazach powoli do nas wracają. W związku z tym ten poziom zespołu jest zróżnicowany. Mamy piłkarzy na bardzo dobrym poziomie i mamy takich, z którymi będzie trzeba troszeczkę więcej indywidualnie popracować. Co Pan zmienił w codziennym funkcjonowaniu zespołu w porównaniu do standardów wprowadzonych przez trenera Kubickiego? Nie mam zielonego pojęcia, jakie były standardy wcześniej. My pracujemy na swój sposób. Ani nie oceniam, ani nie zachwalam swoich metod. Po prostu mamy taki model pracy i on funkcjonuje. Jarosław Jesionka, Mój Powiat. Ostatnie Pana mecze pokazały, że opanował Pan sytuację w defensywie. Zespół nie traci bramek, chwalony jest bramkarz Zubas. Zdaniem Weszło.pl, popularnego portalu piłkarskiego, najsłabsze ogniwa w drużynie to Możdżeń i Demian. Jakkolwiek problem pomocnika rozwiąże się po powrocie na boisko Chmiela i Slobody, to kto mógłby zastąpić Roberta Demiana? Może Kamil Jonkisz? Pozwolę sobie nie zgodzić się z opinią tego portalu Weszło, ponieważ ja twierdzę, że każdy z wymienionych piłkarzy może grać lepiej i będzie grał lepiej. Robert Demian jest ważną postacią tego zespołu. Nie zapominamy o tym, że to jest zawodnik skuteczny. Mam nadzieję, że również Robert sobie o tym szybko przypomni, a jego praca na treningach świadczy o tym, że zmierza to w dobrym kierunku. Co do Mateusza Możdżenia, wiązane są z nim duże nadzieje. Ja bardzo Mateuszowi ufam i uważam, że może dać nam bardzo dużo dobrego i jestem przekonany, że tak się stanie za chwilę. Natomiast co do zawodników wracających po kontuzji, no niestety potrzebują czasu i to nie jest tak, że wróci Antek i rozwiąże nam wszystkie problemy. Wręcz przeciwnie, ja liczę również na tych, którzy w tej chwili grają na tej pozycji, czy będą grali na tej pozycji, że ich poziom będzie taki, że tego miejsca w składzie łatwo nie oddadzą. Największy dla klubu i Pana plus reprezentacyjnej przerwy? Plus reprezentacyjnej przerwy. Pierwszy jest taki, że Polska awansowała do Mistrzostw Europy. To jest największy plus tej przerwy. Natomiast drugi, mieliśmy czas dla siebie przede wszystkim, bo pierwsze dwa tygodnie były bardzo intensywne. Skupiliśmy się na meczach ligowych. W tej chwili były dwa tygodnie czasu na analizę i poznanie zawodnika. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia.